Ostatnio na odcinku, gdzie przez 24 godziny musiałem grać w Brawl Stars, nie dałem rady wykonać jednego zadania. Przez to mieliście napisać mi jedną karę, którą będę musiał wykonać. Ale pomyślałem, że zrobimy coś grubszego i tych kar będzie trochę więcej. Bo od tego momentu, czyli godziny 8.00, mam 24 godziny na wykonanie 24 hardkorowych kar, które są związane z Brawl Stars. Nie chcę wam spoilerować, ale te kary to przesada. I oglądajcie do końca, bo tam też będzie czekać na was fajna niespodzianka. No dobra, mordeczki, jesteśmy już w obi i pokaż tutaj kamerzysto, mamy kaktusy. Moja pierwsza kara to po prostu dotknąć kaktusy i poczuć się jak Spike. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Słyszałem, że niektóre te kaktusy są naprawdę ostre i teraz nie wiem, którego wziąć, żeby była taka najmocniejsza kara. A dzisiaj takich kar będzie więcej, więc dobra. Ja, mordeczki, już dotykam tego kaktusa, ale zanim do tego przejdę, szybko zostawiajcie łapkę w górę, jak chcecie więcej takich hardkorowych akcji na moim kanale. Dobijamy dużo łapeczek, bo naprawdę się dla was staram. Dobra, lecimy, robimy to po kolei. Może nawet kilku dotknę, dawaj. Nie, to nie było szczerze mocne, tak wam powiem. Myślałem, że to będzie gorsze, jeszcze raz mogę. To było luźne, ten nawet nie koli, ale boję się tego. Zobaczcie, najgorsze są takie włochate. To też nie bolało. Dopóki nie znajdę takiego, który będzie bolał, to będę dotykał. Uwaga, lecimy dalej. Dobra, tu już trochę poczułem. Też jeszcze nie było to takie złe, ale tego już trochę czuć, naprawdę. Lecimy z kolejnym, teraz ten. Oj, oj, oj. Ten akurat boli, dobra, więc jeszcze raz. O cholewcia, troszkę już nawet dziura zrobiła. Zadanie z kaktusem wykonane, mamy go tutaj. Ale to oczywiście już zabawkowy, ale patrzcie, jakie są fajne ananasy, ananasy Toriego. Dobra widzowie, zostawcie szybko suba na moim kanale, jeśli jesteście nowi. Tutaj wyślam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy, żebyście mnie subskrybować. Kolejna kara, którą muszę wykonać już na początku odcinka, to wejść w ustawienia. No i następnie, mordeczki, muszę zmienić język na chiński i przez cały odcinek mieć język chiński. Okej, aż tak straszne to nie jest, aczkolwiek będzie mi to na pewno trochę przeszkadzało. No bo chyba wiecie, jak wygląda język chiński, zresztą już widzicie. Mega ciężko tutaj ogarnąć co jak. A najgorsze, że dalej mnie ten palec boli po kaktusie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to mi aż tak długo będzie boleć. Kolejna kara to tak naprawdę dla mnie przyjemność, bo musiałem sprawić przyjemność jakimś moim widzom, których spotkam w galerii. A więc dobra ziomeczki, jesteśmy teraz właśnie w Mediamarkcie i znalazłem tutaj dwóch ziomków, siemaneczko. Nie będę nawet twarzy pokazywał, żeby nie było. Kupimy zaraz dla nich tutaj po Pacer Cardzie. No i myślę, że spoko prezent, więc piona panowie. I już kupuję Pace'a. Na za 20? Tak, tak. Dobra. No dobra widzowie, więc Pacer Cardy już kupione, proszę bardzo, wręczam je wam. Proszę, ziomki. No i trzymajcie się, siemanko. Jak coś, te dwa Pacer Cardy to nie były jedyne rzeczy, które dzisiaj w tym odcinku musiałem rozdać widzom. Oglądajcie do końca, bo było coś jeszcze. Tym bardziej oglądajcie do końca, bo to, jaki mi się przypał w jednej z kar przytrafił w galerii, to będziecie w szoku, ale to rozwaliło system. Moja kolejna kara bardzo mi się nie podoba. Mordeczki, muszę wejść w znajomych i usunąć z nich jakiegoś jednego pro playera. Czyli jednego profesjonalnego gracza, którego mam znajomych, muszę usunąć. I długo zastanawiałem się, kogo usunąć, bo mogę usunąć na przykład kuzana, który ma najwięcej pucharków z moich znajomych. Mogę usunąć Linajna, który jest totalnym szefem, no wiecie, że on jest bardzo dobry. Mogę usunąć Lapse, nie chcę tego. Mam jeszcze kilku innych. Na przykład jest Achille, który był pierwszym proplayerem, który dodał mnie do znajomych. No i jeszcze na przykład mam Gero, który jest proplayerem Zety, nasz Polak rodak. Kurczę, strasznie ciężka decyzja, no i chętnie bym nikogo nie wyrzucał, no ale jak już jest taka kara, jakiegoś jednego muszę, to uwaga, wyrzucam Achille, czyli byłego proplayera SK Gaming. Sorry Achille, chciałbym cię bardzo mieć, ale niestety muszę to zrobić i to zrobiłem. Patrzcie widzowie, teraz mam zadanie, żeby puścić mój odcinek na głos, ale mam lepszy pomysł. Tutaj jest salon Tesli. Wejdę sobie do Tesli i tam na ekranie puszczę mój odcinek i wyjdę. To może być mocne. Patrzcie widzowie, wchodzimy do Tesli. To się tak jakoś otwiera, czekajcie. O, proszę bardzo. Normalnie za mną są ludzie i troszkę się teraz boję, że jak puszczę mój odcinek, to każdy będzie to słyszał, ale dobra. Wchodzimy sobie w YouTube'a, patrzcie, klikam i teraz muszę wpisać Tori. Jezu, boję się tego, patrzcie, Dexy tu jest w ogóle. Jest mój kanał w Tesli, widzowie, widzieliście kiedyś odcinki Toriego w Tesli? Troszkę wolno tu chodzi internet, ale jest mój odcinek, uwaga, puszczam go. 24 godziny ciągłego grania w Brawl Stars. Nie, to będzie taki cringe. Patrzcie to, ziomki, co się dzieje? Ale cringe, mordeczki, tam obok są normalnie ludzie, patrzcie. Ale challenge zaliczony, lecę w Tesli. Zostawiamy mój kanał w Tesli i wychodzimy. Będę miał reklamę darmową Messa. Następnie stanąłem przed naprawdę wielką szansą. Mam tutaj, mordeczki, koło fortuny. I sprawa wygląda tak, że jeśli wylosuję to takie brązowo-beżowe, to będę musiał zrobić wszystkie zadania, te wszystkie 24. A jeśli wylosuję to zielone, to będę mógł sobie usunąć jedno zadanie z tych, które mam dowolne. Dlatego kręcę i zobaczymy, co mi się wylosuje. Proszę, chociaż jedno, żeby było usunięte, bo niektóre te kary są naprawdę hardkorowe i chciałbym którąś usunąć. Co trafimy? Proszę, stój, 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 stój.
ratuj! Jest! Let's go! Mogę widzowie sobie usunąć. W takim razie decyduję, że usuwam sobie zadanie, gdzie musiałbym otwierać stardropy, dopóki nie trafię legendarnego stardropa i za każdego nietrafionego tego legendarnego musiałbym zjeść cytrynę. Więc tych cytryn byłoby dużo, a ja naprawdę nie lubię cytryny, dlatego spoko, że mogę usunąć sobie to wyzwanie. Ale spokojnie, przed nami jeszcze inne, grubsze wyzwania, nie usunąłem sobie najgorszego, żeby nie było. Następnie musiałem zrobić sobie własny tatuaż, sam musiałem go narysować, no i musiał być to tatuaż związany z Brawl Stars, więc zobaczcie, co wybrałem, macie tutaj pokazane, jak rysowałem. Obstawiajcie w komentarzu, jaki to jest zadymiar, zobaczymy, czy zgadniecie. Ja jakoś ładnie nie rysuję, ale starałem się. I jak coś, wiadomo, że większą karą byłoby, gdyby to był prawdziwy tatuaż, normalny, ale jednak tatuaż prawdziwy to jest coś, co się ma do końca życia i na razie nie chcę mieć żadnego Brawl Starsowego tatuaża. A i tak niestety w kilka miejsc będę musiał pójść z tym tatuażem na ręce i będzie to trochę wstyd. A jak coś, to się nie zdziwcie, jak w dalszej części tego odcinka mogą być fragmenty, gdzie nie będę miał tego tatuaża na ręce, bo nie wszystkie kary daję wam w takiej samej kolejności, na przykład dopiero kary, które zobaczycie później i były nagrywane przed tymi karami, które oglądacie teraz. Wszystko jest pomieszane, ale jest ułożone tak, żeby oglądało wam się najciekawiej, więc oglądajcie do końca. Następnie kolejna kara związana z MediaMarktem i właśnie z rysowaniem. W MediaMarkcie, mordeczki, mamy specjalne iPady i moim zadaniem jest teraz tutaj wejść w taką specjalną aplikację i narysować coś z Brawl Stars. Tutaj nie będę jakoś specjalnie nic ładnego malował, po prostu napiszę Brawl... Kurde, jak ktoś przyjdzie i to zobaczy, to będzie wiedział, że tu byłem. Brawl Stars, o, hop. I teraz jeszcze sobie na samym dole zrobimy napis story. Uwaga. Ty, o, ry, i. No to zadanie było łatwe, ale jest zaliczone, nie wszystkie są takie hardkorowe. Kolejne kary leciały, miałem ich już zaliczonych 9, a my zbliżaliśmy się do najgorszej kary i do największego przypału w tym odcinku. Oglądajcie koniecznie dalej. Kolejne wyzwanie, mordeczki, jest z piłką i jest z koszem, ponieważ będę musiał teraz zrobić trickshota. Jak wiecie, w Brawlu co jakiś czas mamy specjalny tryb, gdzie możemy grać w koszykówkę. Ja dzisiaj też sobie zagram w koszykówkę i będę musiał zrobić trickshota, czyli na przykład kopnąć z nogi do kosza, żeby wpadło. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście. Wygrać gierkę i pesos i bankroll. To nie na pokaz, być wielki i elo. Kiedy skończę cierpieć, nie wiem sam. Kolejne wyzwanie jest typowo w Brawlu i powiem wam szczerze, że ono aż takie trudne z jednej strony nie jest, a z drugiej strony jest naprawdę niefajne i bym go nie chciał. Dotyczy ono mojego klanu Kolce Spike'a. No jak wiecie, jestem dowódcą w tym klanie, może tego nie widać, bo jest po chińsku, ale uwierzcie mi, że jestem. I muszę teraz napisać na czacie pewną rzecz. Dobra, napisałem coś takiego. Tak se myślę, ziomy, że ja to w tego Brawla jestem totalnym noobem. Jak tak patrzę, jak gram i nie zasługuję, żeby być dowódcą w takim mocnym klanie jak Kolce Spike'a. Zobaczymy, co moi widzowie zaraz odpiszą, bo widzę, że jest 6 osób akurat teraz aktywnych, więc jestem ciekawy, czy ktoś rozpisze. Okej, okay, jest już pierwsza odpowiedź. Dwie odpowiedzi nawet są. Dobra, lecimy. Co tu napiszą? Tori, mogę zagrać, please, moje marzenie. Aha. Myślałem, że ktoś coś odpisze na temat. Następne zadanie jest dosyć ciekawe. Mamy aktualnie 19 sezon. Pokaż tutaj zbliżenie. 19 sezon w Brawl Stars Karnetu. I tak się składa, że muszę teraz kupić 19 rzeczy, bo taki jest sezon właśnie w Biedronce, która jest tam za mną. Więc idziemy i kupię 19 losowych rzeczy. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście. 19 wybranych rzeczy, chodź bliżej. Pierwsza to jest reklamówka, też się zalicza, nie było mówione jakie rzeczy. Kupiłem oprócz tego chyba z 10 cukierków. No, też to się zalicza, no. Oprócz tego mam fajną bułeczkę. Kupiliśmy też bananki, one się przydadzą. Oprócz tego jest woda, zobaczcie. Kupiłem jeszcze coś takiego, czyli loda. No i na koniec papryczka chili. Do czego dowiecie się później, w dalszej części odcinka, ale pewnie się domyślacie. Coś wam pokażę, ziomki. W tej galerii, w której jestem, mamy taką wielką zjeżdżalnię na sam dół galerii. I normalnie można z niej zjeżdżać, widzicie? Więc to jest całkiem spoko. No to przyszedł czas na dosyć wyjątkową karę. Musiałem zrobić specjalny skok El Primo, ale w basenie. Oglądajcie. No dobra, widzowie, więc lecimy z El Primo. El Primo! O cholera, ta zimna woda jest. O, jak ma burza. O, ale zaliczone. Następna kara, która na mnie czekała, była mega męcząca, ponieważ musiałem 500 razy na zwykłej białej kartce pisakiem napisać słowo Spike. 500 razy. A więc dobra, ziomeczki, zrobiłem sobie krótką przerwę, zrobiłem już 300 podpisów Spike. Zobaczcie, tak to wygląda, ktoś chce sobie może przeliczyć. Zostało mi jeszcze 200. Boli mnie już trochę ręka, ale mam nadzieję, że dam radę. A więc ziomki, jak widzicie, mam już skompletowane te wszystkie napisy. Zajęło mi to ponad pół godziny, troszkę się nad tym męczyłem, ręce mnie bolą, a najgorsze, że przy tym ostatnim
nim już prawie wypisał mi się pisak. Widzicie, ledwo to pisało. Ale dałem radę, 500 razy Spike napisane. Na początku tego filmiku, jak kupowałem dwóm widzom Pace of Carda, no to powiedziałem wam, że to nie jest jedyny prezent, który komuś dzisiaj rozdam. No i teraz muszę znaleźć jeszcze jakiegoś widza w galerii, któremu rozdam pluszaka Leona z Brawl Stars, ale dam mu go tylko wtedy, gdy będzie wiedział, jak ten zadymiarz się nazywa. Zobaczymy. A więc dobra, widzowie, ja tu jestem już z widzem i teraz pokazuję ci taką postać. Powiedz mi, kto to jest, czy kojarzysz? Jak się nazywa? Leon. Dobrze, to jest Leon, brawo mordo, no to piąteczka i zgarniasz go, to jest twój pluszak, żółwik. No dobra mordeczki, teraz bardzo dziwna kara, niby nie taka zła, ale tak naprawdę może być bardzo zła. Mianowicie muszę wejść w sklep klubowy i wydać moje wszystkie te czerwone końsy. Mam ich 4350 i jak widzicie nie mogę kupić żadnego skina, w tym jest problem, bo wszystkie te skiny już kupiłem, a wydaje mi się, że w kolejnych update'ach twórcy mogą dać nowe skiny właśnie za te pieniądze takie czerwone klubowe. I wtedy ja wydam je tutaj wszystkie i nie będę miał jak kupić tamtych skinów, no ale dobra, robimy to. Pokupuję sobie po prostu monety, trochę mi to pewnie zajmie, no bo one są po 200, a jak widzicie, no ja mam dużo tych punkcików, ale spoko, no wydam je wszystkie, żeby po prostu to kupić i myślę, że będzie git. O, myślę, że mogę sobie jeszcze tutaj pokupować trochę tych punktów ulepszeń i polepszam sobie po prostu jakiś zadymiarzy. Uwaga, zostało mi ostatnie 250, więc kupuję ostatnie monety, no i zostanie mi 50 tych końców, już nie mam na co ich więcej wydać po prostu. Więc myślę, że zadanie też zaliczone i patrzcie, ile teraz mam monet, ile mam teraz punktów ulepszeń, wow. No i nadszedł czas na najbardziej wstydliwą dla mnie karę. Musiałem grać w Brawl Stars, kręcąc się na jakiejś takiej karuzeli dla dzieci, które są w sklepie. I co więcej, miałem tu jeszcze przypał z ochroniarzem. Oglądajcie. Widzowie, rozpoczynamy giereczkę o czymś takim. Każdy się na mnie patrzy jak na dzbana, ale no niestety, ledwo się tu mieszczę. Ruszamy, let's go! Brawl Stars jest grane, chodź za mną, kamerzysta, pokaż tu. Lecimy! Patrzcie, widzowie, jaka muzyczka mocna. Ja tutaj muszę pograć trochę giereczek. Ludzie, to jest tragedia, co na mnie patrzą, no ale co zrobię, no niestety, czasem dzbana z siebie trzeba zrobić. Zostawcie łapeczkę w górę, ktoś nie zostawił, bo serio się poświęcam. No mordeczki, no ledwo się tu mieszczę, co ruszę głową, to dostaję. Nie jest to łatwe, serio, ale właśnie przyjemnie i fajnie się kręci w sumie. Okej, tutaj udało mi się tylko nagrać, jak ochroniarz odchodził już ode mnie. Już tłumaczę wam, jak wyglądała cała sytuacja. A więc widzowie, jesteśmy właśnie pod Oszonem, bo tutaj byłem na tej karuzeli i oczywiście nie mogło obejść się bez przypału. Niestety, gdy nagrywałem, jak gram w Brawl Stars na karuzeli, to podszedł do mnie oczywiście pan ochroniarz, ale ten akurat był miły. Po prostu powiedział mi, że muszę wyłączyć nagrywanie. Jeździć sobie mogę, jak zapłaciłem, nie ma problemu, ale żebym wyłączył nagrywanie, bo nie wolno tego nagrywać, więc... No niestety przypał. Więc okej, ziomeczki, teraz otworzymy sobie 4 star dropy. To jest kolejna kara, ale nie takie zwykłe otwieranie. Muszę robić pompki, takie jakby z klaśnięciem. I właśnie gdy robię pompkę i schodzę na dół, to szybki skok i otwieram star dropa. I taki muszę otworzyć 4, czyli kliknąć gdzieś prawie 20 razy, żeby otworzyć. Więc dobra, zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda. Lecimy. Tak będą te pompki wyglądać. O, i w locie muszę raz kliknąć, widzicie? Pokaż tu, kamerzysta. Mamy bardzo rzadkie. O cholewcia, to jest ciężkie. Dobra, mamy pierwszą otworzoną. Trochę się zmęczyłem, bo to nie są takie łatwe. Jest, kamerzysta, pokaż. Niestety rzadkie, otwieramy. Ajajaj, słabo, dobra. Trzecia, jeszcze dwie. Raz. O, mityczne. No, otwieraj się. O Jezu, widzowie, jest, co ja mam? Patrzcie to. Mamy nowego skina z Senną Sandy, let's go. Dobra, ostatnie. Dobra, udało się. Otworzone. Co będziemy mieli? Okej, niestety nic ciekawego. Może to nie były najlepsze trafy, może pompki też nie były najlepsze, ale starałem się. Kolejna moja kara też dotyczy jedzenia, ale widzowie, musiałem wybrać jakiegoś zadymiarza, który coś je, no i zjeść to, co on. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, to w sumie coś, co ma dwóch zadymiarzy, a bardziej w sumie skinów do nich. I pierwszy to jest Colt i jest to bananowy Colt, który jak gramy, to rzuca banankami i w sumie w ręce ma takie pistolety banany. Tak samo bananami rzuca Serge Kong, o jak widzicie, nawet takiego jednego trzyma w ręce i ja też go sobie teraz zjem tak jak on. A więc proszę bardzo, bananek jest gotowy. Kara zaliczona, sorry, że mówię z pełną buzią. Żeby nie było, zjem go całego, ja w sumie banany lubię, więc dla mnie to jest bardzo przyjemna kara. A żeby wykonać kolejną karę, będę musiał dokupić sobie 30 gemów. Oczywiście z kodzikiem Tori. Nawet jak mam język chiński, to i tak kodzik Tori wpisany. Pamiętajcie o tym, widzowie, żeby wpisywać mój kod Tori w sklepie. A więc jak widzicie, widzowie, 30 gemów doładowane, mam ich teraz 42. No i jak się pewnie domyślacie, doładowałem sobie gemy, żeby kupić skina. Ale niestety jest to odcinek z karami, więc muszę kupić najbrzydszego skina, którego nigdy bym nie kupił. Powiem wam, że naprawdę jest mi głupio, bo za tą cenę mógłbym sobie na przykład kupić takiego fajnego Cordeliusa, tym bardziej, że do niego jeszcze żadnego skina nie mam. A ja będę musiał kupić, uwaga, albo rozbój
podwójniczkę Shelly, która totalnie mi się nie podoba i mam do Shelly dużo ładniejsze skiny, albo złotego Barleya, który też według mnie nie jest zbytnio fajny. No i w sumie to tyle, bo to są te najbrzydsze skiny, więc tak szczerze, wezmę tego, który mi się najmniej podoba, żeby wykonać tą karę jak najlepiej, czyli tego do Shelly. Ja nie wierzę. Najgorzej wydane 29 gemów, serio, po co ja mam tego skin? On mi się totalnie nie przyda, nawet nie będę nim grał ani razu. Wow, dobra mordeczki, mam teraz jajko i muszę je oczywiście rozbić na głowę, ale dodatkowo muszę grać w Brawl Stars. Nienawidzę rozbijać sobie jajek na łbie, no ale już trudno, robimy to. Giereczka mi się wczytuje, ja się na niej skupię, troszkę się schylę, żeby cały się tym nie uwalić. I jajko normalnie leci, kamerzysta, nagraj to, bo ja nie chcę tego powtarzać. Uwaga, gierka jest, żeby nie było, proszę bardzo. Poszło. O nie! Co tu więcej mówić, widzowie? Ja może zostawię to bez komentarza. Zadanie zamieszczone. Następna kara, którą muszę wykonać, wymyślił ją mój kolega i czajcie, co on wymyślił. Mam wysypać sobie karty Brawl Stars na łeb. Super pomysł, nie będę tego komentował, dobra, miejmy to za sobą. Tych kart, jak widzicie, naprawdę jest dużo. No i co, chyba muszę to zrobić naraz, więc po prostu biorę to sobie i wysypuję na łeb. Najgorsze, że będę miał tyle zbierania, bo tych kart jest serio dużo. Dobra, lecimy, uwaga! Serio. Super kara, dzięki, super jesteś. W kolejnym zadaniu chciałem was przeprosić, bo zapomniałem, że zmieniłem telefon, a na tym drugim telefonie nie miałem zmienionego języku na chiński na moim koncie w Brawl Stars i ten jeden challenge niestety poszedł się, a... Teraz kara, której nie ukrywam, że bardzo się bałem, no ale nadszedł na nią czas. Mordeczki, jak wiecie, mam dwie 25 rangi w Brawlu. Są one na Stu i na Edgarze, no i moje zadanie jest takie, że muszę spaść na jakiejś postaci, na której mam 25 rangę, na równe 100 pucharków, żeby zostało tylko 100 pucharków na tej postaci. I muszę cały czas przegrywać gry, żeby zostało 100 pucharków. Nie dość, że to będzie bardzo długo trwało, to jeszcze stracę dużo puszek. Super. O Boże, widzowie, to jest najgorszy challenge, jaki może być, nie? Najgorsza kara i patrzcie, co się w ogóle stało z moim Edgarem. Jest jakiś cały zlagowany, a co więcej, poświęciłem prawie godzinę i mam dopiero 230 pucharków. Znaczy, spadłem już bardzo dużo, bo miałem ponad 600, ale dalej nie da się już spaść. Zobaczcie, ja cały czas zajmuję jakieś 10 miejsce, 8, 9 i tak dalej i jest już coraz ciężej, bo dostaję coraz mniej ujemnych pucharków, więc mam nadzieję, mordeczki, że też mi już to zaliczycie. Tak bardzo dużo spadłem, a dalej, chociażbym chciał, to naprawdę jest bardzo ciężko. Przyszedł czas na przedostatnią karę i mordeczki, ja już jestem w ogóle mega zmęczony po tych wszystkich karach, a coś czuję, że zaraz będę zmęczony jeszcze bardziej. Mamy tutaj papryczkę chili i po prostu muszę ją zjeść, ale kupiłem taką dużą, więc pozwólcie, że po prostu ją ugryzę. Myślę, że nawet taki jeden gryz to będzie coś hardkorowego, tym bardziej, że ja nienawidzę ostrego. Mam tu mleko od razu do popicia, trzymajcie za mnie kciuki, nie przedłużam, naprawdę się boję. No, się okej. Okay. Cholera mi dole. Jakie to jest... Jakie to jest ostre, widzowie. Ja cię kręcę, widzowie, ale mnie w ogóle oczy pieką i w środku buzi mnie piecze po tej papryczce, ale okej. Mam ostatnią karę i chcę już ją mieć za sobą. Muszę zaśpiewać moją piosenkę Ach ten Dynamike, więc lecimy. A tam znowu on, Dynamike, samo zło. Czemu ja? Znowu z nim muszę grać. Kiedy rozpoczynam grę, nie podpalam się. Nawet gdy jest Dynamike, to przywalam ostro, tak. Dobra, starczy tego, koniec mordeczki, nie będę przedłużał tego filmu. Mam nadzieję, że też mi to zaliczycie. Ja mam już dość dzisiejszego dnia, przynajmniej plus jest taki, że szybko się z tym wyrobiłem i zajęło mi to 12 godzin, a miałem 24. Do zobaczonka, elo!